Poseł Jan Mosiński z Prawa i Sprawiedliwości zaangażował się w pozyskanie dofinansowania na przebudowę ulicy Fabrycznej. Są dobre wiadomości. Z informacji przekazanych przez biuro poselskie wynika, że miasto złożyło wniosek do Ministerstwa Infrastruktury o dofinansowanie przebudowy Fabrycznej w wysokości 2 milionów złotych. Zaangażowanie posła Mosińskiego w lobbowaniu na rzecz tej inwestycji okazało się skuteczne. Leszno otrzymało dofinansowanie w wysokości 1 900 000 złotych. Całkowity koszt przebudowy Fabrycznej jest wyceniane na 9 milionów złotych. Inwestycja ma ruszyć jeszcze w tym roku, a swój udział w tym przedsięwzięciu zadeklarowała leszczyńska fabryka pomp, która właśnie przy tej ulicy jest zlokalizowana.